Czy ukraiński minister właśnie grozi krajom NATO? Przyjrzymy się bliżej jego wypowiedzi. Biden odmówił wysłania większej ilości żołnierzy do Polski. Co to może oznaczać? Nawet 4000 dodatków dla Polaków. Jak otrzymać te pieniądze? A na koniec dziedzina, w której wyprzedziliśmy nawet największe mocarstwo. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie na kanale Bądź na Bieżąco, na którym jak co dzień macie najnowsze newsy z kraju, ze świata. A teraz już bez przynudzania, lećmy od razu z pierwszym tematem. Foreign Minister Kuleba, dear Dmytro, welcome to NATO. It's always a great pleasure to have you here. Szef ukraińskiej dyplomacji ostrzega kraje bałtyckie. Dmytro Kuleba zabrał głos w sprawie potencjalnego napadnięcia Rosji w rejonie. Zaznaczył, że najprawdopodobniej państwa NATO zwyciężą, ale zostaną zniszczone jak Bachmut i Awdijiwka. Szef ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych uważa, że jeśli Rosja napadnie kraje bałtyckie, będą one bronić się na miarę swojego doświadczenia i możliwości, ale NATO będzie potrzebowało kilku dni na reakcję. W ostatecznym rozrachunku myślę, że NATO zwycięży. Ale spójrzcie na Bachmut, spójrzcie na Awdijiwkę. Tak będą wyglądać kraje bałtyckie po intensywnych działaniach wojennych. Tak będą wyglądać wasze miasta. Pięknego Wilna nie będzie, wskazał Dmytro Kuleba, cytowany w RBC24. Dyplomata zaznaczył, że najtańszym i najbezpieczniejszym sposobem uniknięcia konfliktu zbrojnego z Moskwą jest wspieranie Ukraińców. Według niego, między innymi Litwa, rozumie sytuację i dlatego udziela pomocy Kijowowi. Inni udają, że mogą tego uniknąć, wskazał. And the fact that you have been able to push back the Russian forces from the north in the east and in the south. Wy też odbieracie to tak, jakby ukraiński minister już teraz zaczynał nam grozić wręcz? Trochę jest to niepokojące. Dlaczego nie ma mowy o tym, że poradzimy sobie, Ukraina generalnie sobie poradzi, jeśli NATO pomoże, to w ogóle nie będzie żadnych zniszczeń. Możliwość na najgorsze zawsze oczywiście jest. Wiele jest możliwych scenariuszy, ale wszystkie one ostatecznie się nie ziszczą. Rosja musi obrać przecież jakiś tam kierunek swoich działań, jeśli konflikt od strony Putina miałby rzeczywiście eskalować, jeżeli przyjmujemy w ogóle takie założenie, to jednak chyba warto się zastanowić, czy nie straszymy teraz trochę wszystkich na marne. Znaczy, wiecie, na marne czy nie, zawsze jest lepiej być przygotowanym niż nie być, ale cała ta polityka, którą proponują ostatnio nasi przedstawiciele, zdaje się działać odwrotnie. Zamiast zmobilizować, wzniecać poczucie patriotyzmu w ludziach, straszą i wkurzają. Czemu? Bo obywatele mają chyba już nieco dość tego, że każdego dnia słyszą kolejne ostrzeżenie dotyczące tego, że Putin to już w zasadzie z karabinem czeka przy naszej granicy. A jednak to, co widzimy w mediach, nie wygląda tak, jakby to Rosja się przygotowywała na nas, a raczej jakbyśmy to my przygotowywali się na nich. Najbardziej medialnym przykładem współpracy jest ogłoszony w styczniu plan wspólnej budowy linii umocnień wzdłuż granicy z Rosją i Białorusią. Łączna długość wspólnej granicy wynosi 1194 km plus 273 km granicy z obwodem kaliningradzkim. No i dobra, ale zastanówmy się może nad tą kwestią trochę dokładniej. Czemu Rosja miałaby nas w ogóle zaatakować? Po co zaczynać tam, gdzie jesteśmy przygotowani? Czy nie byłby dla Rosji bardziej opłacalny atak na przykładowo dawną Jugosławię bądź też kraje bałtyckie? W ten sposób mają znacznie większe szanse. Serbia rozlokowała znacznie siły wojska i służb w pobliżu swojej południowej granicy, poinformował minister obrony Kosowa Ejub Magedonci. Jak przestrzegł, do baz wojskowych trafią sprzęt dostarczany z Rosji i Chin. Ryzyko jest bardzo wysokie, ocenił w rozmowie z mediami, przypominając przy tym o wpływie, jaki rosyjskie służby mają w regionie. No i cóż, chyba łatwiej jest atakować tam, gdzie jest już bałagan. Z drugiej strony znajduje się kolejny dogodny punkt ekspansji, czyli właśnie przykładowo Mołdawia. Kraj względnie słaby, rozbity, biedny, nie byłoby to dla nich po prostu lepszym rozwiązaniem. Oczywiście lepiej, żeby nic nie atakowali i najlepiej w ogóle wycofali swoje wojska z Ukrainy, ale chyba warto jest spojrzeć na wszystko z nieco szerszej perspektywy. Lećmy dalej. Georgia. They told us that a Democrat hadn't won in nearly 30 years.
Prezydent USA Joe Biden powiedział, że w tej chwili nie ma potrzeby rozmieszczania w Polsce więcej żołnierzy amerykańskich. Prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk spotkają się z prezydentem USA Joe Bidenem w Białym Domu. Wizyta ta zbiega się z 25. rocznicą członkostwa Polski w NATO. Ponieważ polska delegacja ma zabiegać m.in. o zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej w naszym kraju, Biden został o to zapytany przez dziennikarzy. Nie ma potrzeby rozmieszczania większej liczby żołnierzy na polskiej granicy, odpowiedział prezydent USA. Według amerykańskiego ambasadora Marka Brzezińskiego w tej chwili w całej Polsce stacjonuje ponad 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich, którzy razem z polskim wojskiem biorą udział w ćwiczeniach. USA podwoiły swoje siły militarne w Polsce w lutym 2022 roku. Wcześniej było to 5 tysięcy żołnierzy. Bloomberg zwraca uwagę, że wizyta Dudy i Tuska w Białym Domu odbywa się w szczególnym momencie, ponieważ prezydent i premier są z różnych obozów politycznych. Agencja odnotowuje wpis Tuska opublikowany na platformie X, w którym oświadczył, że z Dudą politycznie różni się niemal we wszystkim, ale w sprawie bezpieczeństwa naszej ojczyzny muszą i będą działać razem, nie tylko w czasie wizyty w USA. Prezydent Andrzej Duda przekazał, że w Waszyngtonie będzie przekonywał sojuszników z NATO do wydawania co najmniej 3% PKB na obronność. Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego zapowiedział też podjęcie, wspólnie z rządem, prac nad nową strategią bezpieczeństwa narodowego. Podczas wizyty w Białym Domu w 2018 roku Duda poprosił ówczesnego prezydenta Donalda Trumpa o utworzenie w Polsce stałej bazy wojskowej USA, proponując, że nazwie ją Fort Trump, przypomina Bloomberg. Polska przeznacza obecnie ponad 4% PKB na utrzymanie i modernizację armii, to najwięcej procentowo w całym NATO. Yeah, who's counting? Exactly. But I have to say, on a serious note, you know, after unspeakable tragedy. Widać, że ktoś podziela te opinie. Czy to Biden, Biały Dom, chyba nieważne. Jest jednak wiadome, czy to powód do radości, czy też wręcz przeciwnie. Tak jak wspomniałem, nieważne jaki jest scenariusz, jaki przyjmiemy, no przygotowanie jest priorytetowe, albo przynajmniej świadomość tego, że nie wiemy jak może wyglądać jutro, uwzględniając chociażby chaotyczną politykę naszych rządzących. A te wojska amerykańskie to zawsze jest jakiś taki skuteczny odstraszacz. Pokazujemy w ten sposób, że silnie ze sobą współpracujemy, a i społeczeństwo jest wtedy spokojniejsze, nawet jeżeli ilość tych wojsk to zaledwie jakiś tam procent tego własnego asortymentu. Tak czy inaczej, my się martwimy takimi sprawami jak wojska ze Stanów, a wiecie, że wielce prawdopodobnym jest, że w tym samym czasie przykrywa się inne ważne sprawy. Kiedy przez stary kontynent przetacza się dyskusja o tym, czy NATO powinno wysłać swoje jednostki na Ukrainę, szef MSZ Radosław Sikorski przyznaje, że zachodni wojskowi już są na miejscu. Jego słowa potwierdza jeden z ważnych polityków obozu Jarosława Kaczyńskiego. Zazwyczaj chodzi o wysoce wyspecjalizowanych przedstawicieli sił zbrojnych różnych kontynentów, którzy realizują działania wspierające ukraińskie siły zbrojne, mówi interim Michał Dworczyk, były minister w rządzie PiS, zaangażowany w pomoc dla Ukraińców. No i teraz, czy na pewno tak jest, tego nie wiemy. Ale czy jest to prawdopodobne? Z pewnością. No i pewnie jeszcze wiele więcej jest przed nami ukrywane. I teraz zwróćmy uwagę na to, jak to wygląda z perspektywy Rosji czy Białorusi. Czy to, że tam jest dla przykładu polski generał albo jakiś inny natowski i wskazuje Ukraińcom, co mają robić, żeby zniszczyć Rosjan, to czy Rosja nie może tego odebrać jako akt agresji, że to nie on finalnie wciska przycisk albo strzela z tego karabinu, tylko mówi komuś, co ma dokładnie zrobić? Dalej. Ważą się losy tarczy osłonowej. Rząd w najbliższych dniach zdecyduje, co dalej z podatkiem VAT na żywność i zamrożonymi cenami prądu, gazu i ciepła w drugiej połowie roku. Ekonomiści Narodowego Banku Polskiego już teraz sprawdzili, jak zakończenie działania tarczy przełoży się na cen. Na tej podstawie można już prognozować waloryzację emerytur i rent, a także wysokość trzynastek i czternastek na najbliższe 3 lata, czyli w czasie rządów Donalda Tuska. Kiedy będzie można liczyć nawet na 4000 zł
złotych do emerytury? Wzrost cen, z jakim mieliśmy do czynienia w ciągu ostatnich 2 lat, przyprawiał o zawrót głowy. Jeszcze rok temu inflacja niebezpiecznie zbliżała się do 20%, teraz wynosi zaledwie 3%. Najnowsze dane, które właśnie przedstawił Narodowy Bank Polski, pokazują, z jakim wzrostem cen będziemy się mierzyć w najbliższych latach. Ekonomiści wzięli pod lupę 2 scenariusze. Pierwszy jest optymistyczny. Zakłada, że tarcze zostaną utrzymane, więc inflacja będzie w ryzach i wyniesie 3 do 3,5%. Drugi wariant, mniej korzystny dla kieszeni Polaków, zakłada powrót 5-procentowego VAT na żywność, a także odmrożenie cen prądu, gazu i ciepła. Eksperci NBP nie mają złudzeń. To zwiększy inflację i już tak niska jak teraz nie będzie. $4000 to całkiem sporo emerytury, z tym, że pewnie nieliczni będą mogli się tym cieszyć. Sami wiecie, jak jest. Starsi ludzie są w pewnym stopniu pozostawieni na dobre chęci naszych rządzących, z tym, że ci obecni raczej nie mają, w przeciwieństwie do ich poprzedników, większych chęci, by priorytetowo zadbać właśnie o emerytów. Z drugiej strony nie będzie też raczej tak, że kompletnie zostaną pominięci przez władzę. W końcu w ten sposób też mogą stracić jakąś część elektoratu i to dość istotną. A w takim sporze jak ten, to chyba każdy głos się liczy. Jednak raczej na piedestale będzie teraz stawiany jednak ten młodszy elektorat, który też stanowi raczej większość, a przynajmniej to wynika z popularnych statystyk. Pracownia Ipsos, która przygotowała sondaże Exit Poll, przedstawiła zestawienie, na jakie poparcie mogły liczyć partie do Sejmu w poszczególnych przedziałach wiekowych wśród kobiet i mężczyzn. Z danych wynika, że poparcie PiS rosło wraz z wiekiem, a Konfederacji malało. Młode kobiety najchętniej głosowały na KO i Lewicę, mężczyźni na Konfederację. Najliczniej w wyborach wzięli udział 50-latkowie. Tak więc celem powinni być raczej młodzi i kobiety, ale wiecie, nic nie jest przecież przesądzone. Równie dobrze można powiedzieć, że po okresie wyborów i tak o wszystkich zapomną. To też przecież wchodzi w grę. These questions are regularly asked by many governments. Polska uplasowała się na szczycie rankingu o nazwie Narodowy Indeks Bezpieczeństwa Cybernetycznego. Kraj ten uzyskał w nim jako jedyny ponad 90 punktów. Pod tym względem Polska nie ma sobie równych, również wśród najbardziej rozwiniętych państw na całym globie. Polska to kraj, który słynie z dużego nacisku na cyberbezpieczeństwo od dawna. Okazuje się, że jest najlepszy na świecie w tej dziedzinie. Zajęła pierwszą pozycję w zestawieniu Narodowy Indeks Bezpieczeństwa Cybernetycznego i jako jedyna przekroczyła barierę 90 punktów. Narodowy Indeks Bezpieczeństwa Cybernetycznego opiera się na danych zebranych przez organizację e-Governance Academy. Udostępniony raport pokazuje przygotowanie każdego kraju do odpierania incydentów cybernetycznych, w tym realizowanych przez grupy hakerów. Polska znalazła się na pierwszym miejscu tego zestawienia z wynikiem aż 90 punktów 83. Żaden inny kraj na świecie nie może pochwalić się tak dobrym rezultatem. Na drugim miejscu uplasowała się Australia z wynikiem 87 punktów 50 setnych, a potem mamy Estonię z wynikiem 85 punktów 83 setne, Ukrainę z wynikiem 80 punktów 83 setne oraz Łotwę z wynikiem 79 punktów 19 setnych. That's where the National Cybersecurity Index comes in. No, nie wydaje mi się, żeby była to jakaś szczególnie nowa wiadomość. Od wielu lat pojawiały się podobne statystyki, gdzie Polska plasowała się bardzo wysoko. Różnica jest taka, że teraz wysunęliśmy się na pierwsze miejsce. W zasadzie jest to dobra wiadomość, w końcu oznacza, że dbamy o swoje bezpieczeństwo, jesteśmy przygotowani. Z drugiej strony oznacza to również, że inne kraje nie są w tym zakresie tak wyspecjalizowane jak my. Warto zauważyć, że szczególnie w trudnych czasach i przy tak rozwiniętej technologii ta gotowość może być szczególnie ważna dla nas również ze względu na to, co ma miejsce tuż za naszymi granicami.